Po raz kolejny spotykamy się z apostołami, tym razem z Piotr i Jan, którzy konfrontują się, opowiadają, dają świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym. I dzisiaj słyszymy, jak odpowiadają na pytanie, dla kogo Jezus przyszedł, dla kogo Jezus zmartwychwstał. I ta odpowiedź może być bardzo zaskakująca, bo apostołowie odpowiadają dla was. Więc to znaczy, że dla każdego z nas ta śmierć i to zmartwychwstanie, ten trud Chrystusa, też Jego słowa, w które możemy wchodzić, w które możemy się zagłębiać, ono jest dla każdego z nas. Więc myślę, że może warto dzisiaj też być wdzięczny i podziękować Panu Bogu za to, że dla nas umarł i dla nas zmartwychwstał.